Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj, Leito. Witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj pokażę wam, jak przejść 22 misję w najnowszym evencie, gdzie możecie farmić medale do Majin Vegety. Także już przechodzimy do tej misji. Jest to misja The Dark Prince Returns. Tutaj wam już pokażę, co można w niej zdobyć. Ok, tutaj jest 22 misja. Możecie zdobyć od 1 do 2 medali. I za pierwszym razem, jeżeli przechodzicie, to oczywiście Dragonstone. Jakie tutaj są limity na tej planszy? Musicie mieć wszystkie postacie typu super, czyli Hiroshi, tam Goku i tak dalej, tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, muszą być typu super, czyli muszą być SSR i tak dalej. Ok, druga sprawa, to tutaj nie było tego napisanego, ale trzeba mieć Rainbow Team, czyli po prostu każda postać innego typu musi być, czyli tam powiedzmy Strength, Agility, Intelligence i tak dalej. Każda postać po prostu musi mieć inny typ, inny kolor. Tutaj wybierzmy sobie naszego frienda. Ok, niech będzie Gogeta, bo po prostu trzeba go jak najszybciej pokonać. Jak widzicie, tutaj mam teamy blokowane, a tutaj mam każdą postać innego typu i taki team jest dozwolony. Itemki, jakie możemy wziąć, to najlepiej polecam Senzu i Dende oczywiście na leczenie. Można wziąć same Senzu, jeżeli ktoś jest pewny, że mu to wystarczy. Później jakie itemki jeszcze mogę polecić, to na pewno Ghost Usher, żeby po prostu ominąć jedną rundę Vegety, no i King Yama jest bardzo dobry, ponieważ daje 50% redukcji na jedną turę aż. Jeszcze z takich itemków, które mogę polecić, to na pewno jest Fruit of the Tree of Might, czyli plus 3 ki dla wszystkich na 3 tury. Bardzo spoko opcja, jeżeli macie słabsze linki i nie możecie często zrobić super ataku, to na pewno ten item jest przydatny. Ja tutaj wezmę King Yama na wszelki wypadek i Ghost Ashera, żeby przewinąć ewentualny atak, jakby były problemy. Jeżeli nie macie Ghost Ashera, to równie dobrze możecie użyć Videl, który z tego koloru, zależy jaki tam jest boss, bo ona daje 30% na jedną turę na dany typ. Z tego co pamiętam, pierwszy Vegeta, bo ta walka jest dwufazowa. Najpierw walczymy z Intelligence Vegetą, a później z tym Majin Vegetą. To jest chyba tech, czyli tak naprawdę można wziąć same skinki Yamy, tutaj Tech Videl i tak samo będzie dobra obrona przeciwko tej postaci, ale ja wezmę King Yamę, ponieważ jeszcze go mam, daje 50%, także dla pewności takie zestawienie sobie tutaj wezmę. Dwa itemki leczące i dwa na defensywę. Ok, to zaczynamy. Tak jak mówiłem, to jest walka dwufazowa. Pierwsza postać to jest Vegeta Intelligence. Nim nie trzeba się zbytnio przejmować, ma mniej więcej około 200 tysięcy życia z tego co pamiętam. Także jakiś Gogeta na wysokim superataku i bez problemu ginie na jeden superatak. No a później całą uwagę skupiamy na Tech Vegecie, czyli temu Majin Vegecie, którego trzeba jak najszybciej pokonać, ponieważ bije bardzo duży damage. I po prostu upewnijcie się, żeby zawsze blokować jego ataki. Dobra, blokować jego ataki odpowiednim typem, żebyście zawsze mieli przewagę. Ok, co tutaj się dzieje? Fioletowy. No to zablokujmy sobie zielonym. Coś jeszcze mi to da? No nie, nic mi to nie da. No dobra, niech będzie zielony. Cyk. Ok, powinno wyjść. Tak. Dobra, zobaczmy ile nas uderzy. 22 tysiące, także jak widzicie, też nie jest to mało, a mieliśmy przy... ale niestety właśnie teraz się skapnąłem, że pomyliłem typ. Chyba, no tak, fioletowy bije dużo na zielonego, a ja ustawiłem odwrotnie, okej, nieważne. Czyli normalnie ze zwykłego ataku mniej więcej 10 tysięcy by jakoś uderzył. Okej, tutaj mamy Gogetę, więc od razu uderzmy i na 100% będzie już koniec, bez żadnego problemu. Jak widzicie, ta pierwsza postać tutaj nie jest jakoś super ciężka. Trzeba po prostu się na tym skupiać, jeżeli mamy słabsze postacie, to spróbować sobie tutaj dobrać jakiegoś silnego frienda, na przykład tak jak tutaj wam pokazuję, najlepiej Gogetę. No i po prostu odpowiednio używać tej itemki, leczyć się, bronić i
przesuwać tury tego Vegeti. Ok, tutaj mamy takie coś, na wszelki wypadek się uleczę. Teraz mamy przewagę w typie, czyli tak jak powinienem wcześniej ustawić, czyli zielony nie bije fioletowego, więc mamy przewagę, więc powinno być ok. To sobie zostawię na później. Niech będzie tak. Tutaj mamy niebieski, ok. I te czerwone sobie zostawię za chwilę na Gogetę, bo najprawdopodobniej będzie w następnej turze, zobaczymy. Jak widzicie, ten Vegeta ma już trochę więcej życia, no ale to raczej zrozumiałe. 11 tysięcy ze zwykłego ataku na naszej przewadze, także jak widzicie, Vegeta też dużo bije. Ok, ustawmy sobie takie ustawienie. Dobra. Tutaj co mamy ciekawego? Niech będzie tak, bo i tak mamy super atak na maksa. I tutaj potrzebujemy 4 kuleczek. Ok, tyle nam starczy. Po tej rundzie, nie wiem, zobaczymy zaraz ile walnie Gogeta, czy będzie koniec, czy nie. No 230 tysięcy, także jak widzicie, ponad połowę życia Gogeta mu zjadł, a to jest friend, który ma atak, super atak bodajże na 6 poziomie. Ok, już jakieś resztki życia mu zostały. Powinienem go wykończyć, ale... No, ok. Zaryzykujmy, nie będę się leczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że Gohan go zabije bez problemu. No, ok, jest. Jak widzicie, Majin Vegeta nie jest jakiś mega ciężki. Ważne tylko, żeby mieć przewagę przewagę w typie, no i po prostu jak najszybciej go spróbować rozwalić. Jest tutaj dropnięty jeden medal. Tak jak mówiłem na początku, bodajże mogą dropnąć od 0 do 2, drop nie jest gwarantowany, ale raczej częściej wypada niż nie wypada, także nie ma większego problemu z dropieniem tego medalu. Tak by wyglądał tutaj ten event z Vegetą. 22 misja i tak wygląda ten medal. Cyk. No i co, już mamy po misji, także nie było tak ciężko. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i pomógł wam jak zawsze. Piszcie w komentarzach, jak idzie wam farmienie tego Vegety i co wam tam dropnęło jeszcze ciekawego z tego eventu, bo naprawdę 10% na SSR to jest bardzo dobry wynik i ja zbieram kamienie na kolejne sumony, także czekajcie na kolejne filmy. No i oczywiście komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, jeżeli się wam podoba, no i wbijajcie na fanpage na Facebooku. Link macie na ekranie lub pod filmem w opisie. Także do następnego, dzięki, na razie i cześć.